Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. W sobotę w sanktuarium świętego Jana Pawła II ojciec święty Franciszek przewodniczył mszy świętej. W Eucharystii uczestniczyło tysiące kapłanów, osoby konsekrowane oraz seminarzyści. Następca świętego Piotra przebywa z wizytą w Polsce w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. W sobotę rano papież Franciszek odwiedził sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, gdzie modlił się przed grobem świętej siostry Faustyny. Ojciec święty wyspowiadał też 8 młodych osób w językach włoskim, hiszpańskim i francuskim. Papież Franciszek w homilii powiedział, że Jezus nie lubi dróg przemierzanych połowicznie, przymkniętych drzwi podwójnego życia. Wymaga, by wyruszyć w drogę bez obciążeń, wyjść rezygnując ze swoich zabezpieczeń, mocni jedynie w Nim, podkreślił Franciszek. Zwracając się do kapłanów i osób konsekrowanych, ojciec święty powiedział: jesteśmy powołani do szerzenia miłosierdzia. Dodał, że Ewangelia to żywa księga Bożego Miłosierdzia, którą trzeba nieustannie czytać i odczytywać na nowo. Innymi słowy, życie jego najbliższych uczniów, do których grona jesteśmy powołani, składa się z konkretnej miłości, czyli służby i dyspozycyjności. Jest to życie, gdzie nie ma przestrzeni zamkniętych i własności prywatnych dla własnej wygody. A przynajmniej nie powinny istnieć. Ten, kto postanowił upodobnić całe swoje życie do Jezusa, nie wybiera już swoich własnych miejsc, ale idzie tam, gdzie został posłany. Gotów odpowiedzieć temu, który go wzywa. Nie wybiera już nawet czasu dla siebie. Wśród wyspowiadanych przez ojca świętego Franciszka młodych ludzi był także ojciec Piotr Mróz, który przyjechał z Włoch. Potrzebowałem czasu, żeby uczynić rachunek sumienia. No i następnie wielkie, wielkie wzruszenie, bo być w tak szczególnym miejscu, w stosunku do sakramentu pojednania, to jeszcze u namiestnika Chrystusowego, no to jest wielkie przeżycie. Święty mi powiedział bardzo krótko, żebym właśnie w sakramencie pojednania był miłosierny. No i prosił jak zawsze, żebym modlił się za niego. Wieczorem w sobotę ojciec święty Franciszek udał się na kampus Misericordii w Brzegach, gdzie wraz z młodzieżą uczestniczył w czuwaniu modlitewnym. Z przedstawicielami młodzieży papież przeszedł przez bramę świętą. Ojca świętego w imieniu zgromadzonych powitał ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Witam cię, ojcze święty, w imieniu wszystkich zebranych na kampus Misericordii. Na tej rozległej przestrzeni, która na naszych oczach staje się wielkim wieczornikiem młodych uczniów i uczennic mistrza z Nazaretu. Jest ich niezliczona rzesza ze wszystkich kontynentów i narodów. Na co dzień mówią różnymi językami, ale w tych dniach rozmawiają ze sobą jednym językiem. To język wiary, braterstwa i miłości. Ci młodzi czekają również na Twoje słowo, wypowiedziane językiem miłości. Ojciec święty Franciszek, zwracając się do młodych, odniósł się m.in. do świadectwa przedstawianego przez 26-letnią Syryjkę z Aleppo. Wspaniale jest być tutaj z Wami na tym czuwaniu modlitewnym. Na zakończenie swego odważnego i poruszającego świadectwa, Rand o coś nas poprosiła.
Powiedziała nam: proszę was bardzo, byście modlili się za moją kochaną ojczyznę. Historia naznaczona wojną, cierpieniem, utratą, kończąca się prośbą o modlitwę. Czy jest coś lepszego niż rozpoczęcie naszego czuwania od modlitwy? Transmisje ze Światowych Dni Młodzieży przeprowadzają Radio Maryja i Telewizja Trwam. Powstanie warszawskie jest pomnikiem naszej pamięci, a powstańcy naszym największym skarbem, powiedział prezydent Andrzej Duda. W sobotę w stolicy odbyły się obchody 72. rocznicy Powstania Warszawskiego. Szef Polskiego Państwa w Parku Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego wręczył odznaczenia państwowe i spotkał się z uczestnikami powstania. Prezydent przypomniał, że Muzeum Powstania Warszawskiego powstało z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mówił, że instytucja ta nie tylko przypomina o bohaterstwie powstańców, ale też uczy, co to znaczy być Polakiem, że warto być Polakiem. Prezydent Andrzej Duda podziękował powstańcom za ich obecność i świadectwo. Dziękuję powstańcom za obecność. Jesteście państwo nieocenieni. Jesteście nie tylko bohaterami powstania. Jesteście też wychowawcami. Jesteście wzorem, jesteście tymi, w których wpatrzone są oczy młodego pokolenia i waszych dzieci, i waszych wnuków, i teraz waszych prawnuków. Patrzą na was z dumą pamiętają o waszej wielkiej odwadze, o bohaterstwie, a przede wszystkim o miłości ojczyzny. Powstanie to świadectwo tego, jak można ukochać polskość i bronić nawet za ofiarę z życia, zauważa dr Marcin Paluch, historyk. To też jest gigantyczna walka Polaków, którzy widzieli przez 4 lata gigantyczne ludobójstwo wewnątrz danego miasta, wewnątrz Warszawy, jak i wewnątrz całej okupacji niemieckiej. Wywózki do Oświęcimia, wywózki do Majdanka, wywózki do Niemiec, a więc gigantyczne publiczne egzekucje niemieckich dygnitarzy, takich jak Kuczera, który na szczęście został rozstrzelany przez naszych żołnierzy Kedywu. Ale to pokazywało, że trzeba w końcu stanąć do walki z bronią w ręku, bo tego dłużej nie da się wytrzymać. Ta gigantyczna niemoc przez 4 lata prowadziła, że ludzie nawet jak mieli pistolet, powiedzmy, chcieli walczyć. Chcieli walczyć i chcieli bronić tego miasta, chcieli zadać te straty Niemcom. Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło od 40 do 50 tysięcy powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad 2 miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Propozycje Komisji Europejskiej w sprawie redukcji CO2 w budownictwie czy rolnictwie są niesprawiedliwe dla Polski. Leżą natomiast w interesie niektórych państw Unii Europejskiej, powiedział minister środowiska profesor Jan Szyszko. Chodzi o proponowane przez Komisję Europejską ograniczenie przez Polskę o 7% w stosunku do 2005 roku emisji gazów cieplarnianych w budownictwie, rolnictwie i transporcie. Komisja niedawno przedstawiła propozycję ograniczeń emisji CO2 w sektorach nieobjętych unijnym systemem handlu EU ETS. Resort zapowiedział, że będzie monitorował sytuację. Liczy też, że ta propozycja Komisji Europejskiej może ulec zmianie, mówił profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Polska spełniła wszelkie zobowiązania wynikające z protokołu z Kioto i to jest wyraźną nadwyżką, a to, co proponuje Unia w tej chwili, to jest próba ingerencji w polskie bardzo ważne działy gospodarcze i to ogranicza nasze możliwości rozwoju. Polska naprawdę wywiązała się ze swoich zobowiązań i w myśl porozumienia paryskiego mamy szansę dokonywać dalszej redukcji koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, ale na własnych założeniach, własnych zasadach, zresztą uwzględnienie polskiej specyfiki. Szef resortu środowiska ocenił, że propozycja Komisji Europejskiej jest niezgodna z duchem wynegocjowanego w ubiegłym roku porozumienia paryskiego. Dodał, że Komisja Europejska, przedstawiając propozycję redukcji emisji poza EU ETS, powinna wziąć pod uwagę pochłanianie CO2 przez lasy. Chodzi o koncepcję leśnych gospodarstw węglowych, które mają zmniejszać koncentrację CO2 w atmosferze. Według wyliczeń Lasów Państwowych taka gospodarka w ciągu 10 lat pozwoliłaby zakumulować 40 milionów ton dwutlenku węgla w polskich lasach.
Ministerstwo Rozwoju we wrześniu zaprezentuje nowy model wspierania eksportu, którego kluczowym elementem będzie Agencja Wspierania Eksportu. Agencja jako narzędzie wykonawcze ma wchodzić w skład systemu Polskiego Funduszu Rozwoju. System powstał w połowie kwietnia na bazie Polskich Inwestycji Rozwojowych. Agencja ma w dużej mierze opierać się na bazie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, jednak jej rola będzie znacznie szersza. Będzie nie tylko przyciągać zagraniczne inwestycje do Polski, ale wspierać też polski eksport, międzynarodową współpracę polskich firm oraz polskie inwestycje za granicą. Mówi poseł Kazimierz Gołojuch z Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ten pomysł Agencji Rozwoju Przemysłu ma koordynować działania w różnych branż w celu właśnie promocji eksportu za granicą, promocji naszych produktów, naszych towarów i również pomoc w łączeniu przedsiębiorców polskich i zagranicznych. Także to będzie taka szeroko zakrojona działalność. Ponadto ważnym elementem systemu będzie zapewnienie polskim ekspertom i inwestorom instrumentów finansowych. Instytucją odpowiedzialną za ubezpieczenie będzie Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła z obligatariuszami drugie już porozumienia w sprawie przesunięcia terminu uzgodnienia umowy restrukturyzacyjnej. Jego termin ustalono na 31 sierpnia. Zgodnie z pierwotną umową o dalszej współpracy Jastrzębskiej Spółki Węglowej z instytucjami finansowymi, termin uzgodnienia umowy restrukturyzacyjnej ustalono na koniec czerwca. W końcu czerwca termin ten został przesunięty na koniec lipca. Wczoraj Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała, że zawarła kolejny aneks do umowy z obligatariuszami PZU S.A., PZU Życie S.A., BGK i PKO BP S.A. Jest szansa na to, by polskie górnictwo rozwijało się, ocenia Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Te problemy potężne, które są, no to wszystko wskazuje na to, ludzie też się modlą o to, żeby te problemy rozwiązać, bo to nie tylko sprawa górnictwa i węgla, ale przede wszystkim ludzi i ich miejsc pracy, i wynagrodzenia, i utrzymania rodzin. No to jest istota rzeczy, istota pracy. No i nieźle to wygląda na początek. Mają jeszcze czas panowie na to, żeby przedstawić tutaj bankom. Banki też muszą jakoś inaczej podejść do sprawy, bo na razie jest to ciało. Oczywiście, że tutaj za tę politykę banków w dużej mierze odpowiadają decyzje polityczne Unii Europejskiej, która właściwie kasuje całe górnictwo węgla kamiennego w Europie. 18 lipca zarząd spółki w obecności ministra i wiceministra energii przedstawił stronie społecznej założenia programu naprawczego Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dotyczy on m.in. planowanych w kopalniach inwestycji, które mają zwiększyć udział w produkcji osiągającego wyższe ceny węgla koksowego. Docelowo ma on stanowić 80% w strukturze wydobycia. Rosyjskie MSZ kolejny raz interweniuje w sprawie radzieckich pomników w Polsce. Według Rosjan do ich niszczenia przyczynia się polityka historyczna naszego kraju. Chodzi o incydent w miejscowości Przesieki w województwie wielkopolskim, gdzie zerwano czerwoną gwiazdę z pomnika czerwonoarmistów. O sprawie napisał jeden z portali. Rosyjskie MSZ chce, by polskie władze potępiły incydent, ukarały sprawców oraz przywróciły zabytek do poprzedniego stanu. Polskie MSZ zajęło w tej sprawie stanowisko. Resort w wystosowanym oświadczeniu podkreślił, że strona polska niezmiennie wykonuje postanowienia umowy z 1994 roku. Zgodnie z jej zapisami jesteśmy prawnie zobowiązani do ochrony cmentarzy wojennych, co jest realizowane. Teza, jakoby polityka historyczna polskich władz służyć miała dewastacji pomników, jest całkowicie nieuzasadniona, podało MSZ w wydanym oświadczeniu. Mecenas Piotr Andrzejewski, działacz opozycji demokratycznej w PRL, podkreśla, że stanowisko rosyjskiego MSZ w sprawie pomników jest nieuprawnione. Wszystkie pomniki wdzięczności Armii Radzieckiej i wszystkie wytwory systemu stalinowskiego i poststalinowskiego muszą podlegać weryfikacji co do ich charakteru. Nie mogą mieć charakteru wiernopoddańczego Polski wobec obcego mocarstwa. Dzisiaj, odkłamując historię, mamy prawo do własnego kształtowania i pamięci, i miejsc tych pamięci. Tak samo jak nie ma w Polsce pomnika nazistów, tak samo nie powinno być pomnika komunistów. Warto dodać, że to nie pierwsza interwencja Rosji w sprawie pomników w Polsce.
Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku usunięcia pomnika generała Iwana Czerniachowskiego w Pieniężnie. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Drodzy rodacy, teraz proponuję, abyśmy odmówili dziesiątek różańca świętego w intencji jednej, jaką jest o potrzebne łaski dla ojca świętego Franciszka i też o owocne zakończenie Światowego Dnia Młodzieży w Polsce. Też było dla nas miłą niespodzianką, że spośród 6 młodych ludzi, których Ojciec Święty zabrał do Papa Mobile, w czasie czuwania był to jeden Polak i właśnie rodem z Chicago, a był to nasz absolwent Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, pan Piotr Szarkowski, którego rodzinę serdecznie pozdrawiamy. Po różańcu od razu proponuję, abyśmy wysłuchali ponownie przemówienia Ojca Świętego Franciszka podczas czuwania z młodzieżą na Campus Misericordia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rozważać będziemy tajemnicę pierwszą chwalebną zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu,
Przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wysłuchajmy teraz słów Ojca Świętego Franciszka. Wspaniale jest być tutaj z wami na tym czuwaniu modlitewnym. Na zakończenie swego odważnego i poruszającego świadectwa Rand o coś nas poprosiła. Powiedziała nam: proszę was bardzo, byście modlili się za moją kochaną ojczyznę. Historia naznaczona wojną, cierpieniem, utratą, kończąca się prośbą o modlitwę. Czy jest coś lepszego niż rozpoczęcie naszego czuwania od modlitwy? Pochodzimy z różnych stron świata, z różnych kontynentów, krajów, języków, kultur i narodów. Jesteśmy dziećmi narodów, które być może spierają się z powodu różnych konfliktów, a nawet wręcz są w stanie wojny. Przybywamy też z krajów, które mogą żyć w pokoju, które są wolne od konfliktów wojennych, gdzie wiele rzeczy bolesnych, które dzieją się na świecie, to tylko jakaś część wiadomości i artykułów prasowych. Ale jesteśmy świadomi pewnej rzeczywistości. Dla nas, tu i teraz, dzisiaj, pochodzących z różnych części świata, cierpienie, wojna, którą przeżywa wielu ludzi młodych, nie są już czymś anonimowym. Dla nas nie są już jakąś informacją prasową, ale mają imię, konkretne oblicze, historię, bliskość. Dziś wojna w Syrii jest bólem i cierpieniem wielu osób, wielu ludzi młodych, jak dzielna Rand, która jest pomiędzy nami i prosi naszą modlitwę za swoją ukochaną ojczyznę. Istnieją sytuacje, które mogą wydawać się nam odległe, aż do chwili, kiedy w jakiś sposób ich nie dotkniemy. Istnieją rzeczywistości, których nie rozumiemy, ponieważ widzimy je tylko przez jakiś ekran telefonu komórkowego czy komputera. Ale kiedy nawiązujemy kontakt z życiem, z tymi konkretnymi istnieniami, które nie są już zapośredniczone przez ekrany, wówczas dzieje się coś mocnego. Odczuwamy zaproszenie do zaangażowania. Dość zapomnianych miast, jak mówi Rand. Już nigdy więcej nie może się zdarzyć, aby bracia byli otoczeni śmiercią i zabójstwami, czując, że nikt im nie pomoże. Drodzy przyjaciele, zachęcam was do wspólnej modlitwy z powodu cierpienia tak wielu ofiar wojny, abyśmy raz na zawsze mogli zrozumieć, że nic nie usprawiedliwia krwi brata.
że nic nie jest bardziej cennego od osoby stojącej obok nas. Che niente è più prezioso della persona che abbiamo accanto. E in questa richiesta di a tej prośbie o modlitwę pragnę podziękować także wam, Natalio i Miguelu. Bo i wy podzieliliście się z nami swoimi modlitwami i swoimi wojnami wewnętrznymi. Le vostre guerre interiore. Przedstawiliście nam swoje zmagania i co uczyniliście, aby je przezwyciężyć. Jesteście żywym znakiem tego, co miłosierdzie chce w nas dokonać. My teraz nie zabierzemy się do wykrzykiwania przeciw komuś. Nie zabierzemy się do kłótni, nie chcemy niszczyć. Nie chcemy pokonać nienawiści większą nienawiścią. Przemocy większą przemocą. Pokonać terroru większym terrorem. A nasza odpowiedź na ten świat w stanie wojny ma imię. Nazywa się przyjaźnią. Nazywa się braterstwem. Nazywa się komunią. Nazywa się rodziną. Świętujemy fakt, że pochodzimy z różnych kultur i łączymy się, żeby się modlić. Niech naszym najlepszym słowem, naszym najlepszym przemówieniem będzie zjednoczenie się w modlitwie. Pozostańmy na chwilę w milczeniu i modlimy się. Stawiajmy przed Bogiem świadectwa tych przyjaciół, utożsamiajmy się z tymi, dla których rodzina jest pojęciem nieistniejącym, a dom jedynie miejscem do spania i jedzenia. La casa solo un posto dove dormire e mangiare. O con quelli, lub też z tymi, którzy żyją w strachu, przekonani, że ich błędy i grzechy definitywnie ich wykluczyły. Postawmy w Bożej obecności także wasze wojny, zmagania, które każdy niesie ze sobą w swoim sercu. Aby być w rodzinie, w braterstwie, wszyscy razem, zapraszam was, abyśmy się pomodlili. Wszyscy razem modlimy się w milczeniu.
Kiedy modliliśmy się, przyszedł mi na myśl obraz apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. Jest to scena, która może nam pomóc w zrozumieniu tego wszystkiego, czego Bóg pragnie dokonać w naszym życiu, w nas i z nami. Tego dnia uczniowie byli zamknięci z obawy. Czuli się zagrożenie ze strony środowiska, które ich prześladowało, które zmuszało ich do pozostawania w małym pomieszczeniu, bezczynnie, jakby byli sparaliżowani. Opanował ich lęk. W tym kontekście stało się coś spektakularnego, coś wielkiego. Przyszedł Duch Święty i język jakby z ognia spoczął na każdym z nich, pobudzając ich do przygody, o której nigdy nie marzyli. Rzecz zmienia się natychmiast. Usłyszeliśmy trzy świadectwa. Naszymi sercami dotknęliśmy ich historii, ich życia. Widzieliśmy, jak oni na równi z uczniami przeżywali podobne chwile. Przeszli momenty, w których byli pełni strachu, kiedy wydawało się, że wszystko się zawali. Strach i niepokój, które rodzą się ze świadomości, że wychodząc z domu, człowiek może już nigdy więcej nie zobaczyć swoich bliskich. Obawa, że nie będzie się czuł doceniony i kochany. Strach, że nie będzie innych szans. Podzielili się z nami tym samym doświadczeniem, jakie było udziałem uczniów. Doświadczyli lęku prowadzącego do jedynego miejsca, do zamknięcia. Dokąd prowadzi nas strach? Do zamknięcia. A kiedy strach ukrywa się w zamknięciu, to zawsze idzie w parze ze swoim bliźniakiem, mianowicie paraliżem. Poczucie, że jest się sparaliżowanym. Jednym z najgorszych nieszczęść, jakie mogą się przydarzyć w życiu, jest poczucie, że w tym świecie, w naszych miastach, w naszych wspólnotach nie ma już przestrzeni, by wzrastać, marzyć, tworzyć, aby dostrzegać perspektywy, a ostatecznie, aby żyć. Paraliż sprawia, że tracimy smak cieszenia się spotkaniem, przyjaźnią, smak wspólnych marzeń, podążania razem z innymi. Il gusto di sognare insieme, di camminare con le altre. Ci allontana degli altri, ci impedisce. Paraliż oddala nas od innych. Come abbiamo visto, nie pozwala nam wyciągnąć ręki do drugiego. Tutti chiusi. Jak widzieliśmy, wszyscy, którzy zamykają się. Quelle piccole stanzette di vento. W tych małych pokojach lęku. Ale jest też w życiu inny, jeszcze bardziej niebezpieczny paraliż. Często trudny do rozpoznania, którego uznanie sporo nas kosztuje. Lubię nazywać go paraliżem rodzącym się wówczas, gdy mylimy szczęście z kanapą. Kanapa. Si. Credere che sądzimy, że abyśmy byli szczęśliwi, potrzebujemy dobrej kanapy. Kanapy, która pomoże nam żyć wygodnie, spokojnie, całkiem bezpiecznie. Un divano
Kanapa jak te, które są teraz nowoczesne, łącznie z masażami usypiającymi, które gwarantują godziny spokoju, żeby nas przenieść w świat gier wideo i spędzania wielu godzin przed komputerem. Kanapa na wszelkie typy bólu i strachu. Kanapa sprawiająca, że zostajemy zamknięci w domu, nie trudząc się, ani też nie martwiąc. Kanapa szczęście jest prawdopodobnie cichym paraliżem, który może w nas zniszczyć najbardziej. Paraliż, który może zniszczyć najbardziej młodzież. I dlaczego? Dlaczego to się dzieje, ojcze? Ponieważ po trochu, nie zdając sobie z tego sprawy, stajemy się ospali, ogłupiali, otumanieni. L'altro ieri parlavo dei giovani che vanno in pensione. Przedwczoraj mówiłem o, a 20 anni. O młodych emerytach. Oggi parlo. Dzisiaj mówię o młodych, ospałych, ogłupiałych, otumanionych. Podczas gdy inni, może bardziej żywi, ale nie lepsi, decydują o naszej przyszłości. Z pewnością dla wielu łatwiej i korzystniej jest mieć młodych ludzi ogłupiałych i otumanionych, mylących szczęście z kanapą. Dla wielu okazuje się to wygodniejsze niż posiadanie młodych, błystrych, pragnących odpowiedzieć na marzenie Boga i na wszystkie aspiracje serca. Pytam was. Chcecie być owymi młodymi, ospałymi, ogłupiałymi, otumanionymi? Chcecie, aby inni decydowali o waszej przyszłości? Chcecie być wolni? Chcecie być rozbudzeni? Chcecie walczyć o waszą przyszłość? Nie jesteście zbyt przekonani. Chcecie walczyć o waszą przyszłość? Prawda jednak jest inna. Kochani młodzi, nie przyszliśmy na świat, aby wegetować. Aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić się z życia kanapę, która nas uśpi. Przeciwnie. Przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad. To bardzo smutne, kiedy przechodzimy przez życie, nie pozostawiając śladu. A gdy wybieramy wygodę, myląc szczęście z konsumpcją, wówczas cena, którą płacimy, jest bardzo i to bardzo wysoka. Tracimy wolność. Nie jesteśmy wolni. Nie jesteśmy wolni, aby zostawić ślad. Tracimy wolność. To jest cena, którą płacimy. To jest cena, którą płaci młodzież, kiedy inni chcą, aby wolność nie była, aby młodzi nie byli wolni. Którzy chcą, aby młodzi byli otumanieni, ogłupiali, ale nigdy wolni. Musimy bronić naszej wolności.
Właśnie tutaj mamy do czynienia z wielkim paraliżem, kiedy zaczynamy myśleć, że szczęście jest synonimem wygody. Że być szczęśliwym to iść przez życie w uśpieniu albo narkotycznym odurzeniu. Że jedynym sposobem, aby być szczęśliwym, jest trwanie w otępieniu. To pewne, że narkotyki szkodzą, ale jest jeszcze wiele innych narkotyków społecznie akceptowanych, które w ostateczności czynią nas bardzo, a przynajmniej bardziej zniewolonymi. Jedne i drugie ogołacają nas z naszego największego dobra, z wolności. Przyjaciele, Jezus jest Panem ryzyka, tego wychodzenia zawsze poza. Jezus nie jest Panem komfortu, bezpieczeństwa i wygody. Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć trochę odwagi. Trzeba zdecydować się na zamianę kanapy na parę butów, które pomogą ci chodzić po drogach, o jakich ci się nigdy nie śniło, ani nawet o jakich nie pomyślałeś. Po drogach, które mogą otworzyć nowe horyzonty, nadających się do zarażania radością, tą radością, która rodzi się z miłości Boga. Radością, która pozostawia w swoim sercu każdy gest, każdą postawę miłosierdzia. Pójść na ulicę, naśladując szaleństwo naszego Boga, który uczy nas spotykania Go w głodnym, spragnionym, nagim, chorym, w przyjacielu, który źle skończył, w więzieniu, w więźniu, w uchodźcy i w imigrancie, w człowieku bliskim, który jest samotny. Pójść drogami naszego Boga, który zaprasza nas, abyśmy byli aktorami politycznymi, ludźmi myślącymi, animatorami społecznymi. Pobudza nas do myślenia o gospodarce bardziej solidarnej. We wszystkich środowiskach, w jakich jesteście, miłość Boga zachęca nas do niesienia dobrej nowiny, czyniąc ze swojego życia dar dla Niego i dla innych. To oznacza właśnie być odważnymi, być wolnymi. Możecie mi powiedzieć, Ojcze, ale to nie jest dla wszystkich, to tylko dla wybranych. Tak. A ci wybrani to ci wszyscy, którzy są gotowi dzielić swoje życie z innymi. Podobnie jak Duch Święty przekształcił serca uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy, tak też uczynił z naszymi przyjaciółmi, którzy dzielili się swoimi świadectwami. Miguel, użyję Twoich słów. Mówiłeś nam, że w dniu, kiedy Fazenda powierzono Ci odpowiedzialność za pomoc w poprawie funkcjonowania domu, zacząłeś rozumieć, że Bóg czegoś od Ciebie chce. W ten sposób rozpoczęła się transformacja. Drodzy przyjaciele, jest to tajemnica, do której doświadczenia jesteśmy powołani wszyscy. Bóg czegoś od Ciebie oczekuje. Zrozumieliście? Bóg czeka, Bóg czegoś od Ciebie chce. Bóg czeka na Ciebie.
Bóg przychodzi, aby złamać nasze zamknięcia, przychodzi, aby otworzyć drzwi naszego życia, naszych wizji, naszych spojrzeń. Bóg przychodzi, aby otworzyć wszystko, co Ciebie zamyka. Zaprasza Cię, abyś marzył, chce Ci pokazać, że świat, w którym jesteś, może być inny. Tak to jest. Jeśli nie dasz z siebie tego, co w Tobie najlepsze, świat nie będzie inny. To wyzwanie. Czasy, w których żyjemy, nie potrzebują młodych kanapowych, ale młodych ludzi w butach, najlepiej w butach wyczynowych. Questo tempo accetta solo giocatori titolari. Akceptują na boisku jedynie czołowych graczy. Nie ma na nim miejsca dla rezerwowych. Dzisiejszy świat chce od was, byście byli aktywnymi bohaterami historii. Bo życie jest piękne zawsze wtedy, kiedy chcemy je przeżywać. Zawsze wtedy, gdy chcemy pozostawić ślad. Historia wymaga dziś od nas, byśmy bronili naszej godności i nie pozwalali, aby inni decydowali o naszej przyszłości. To my powinniśmy decydować o naszej przyszłości. Wy jesteście przyszłością. Pan, jak w dniu pięćdziesiątnicy, chce dokonać jednego z największych cudów, jakiego możemy doświadczyć. Sprawić, aby Twoje ręce, moje ręce, nasze ręce przekształciły się w znaki pojednania, komunii, tworzenia. Pragnie on Twoich rąk, by nadal budować dzisiejszy świat. I chcę go budować z Tobą. A Ty co odpowiesz? Co odpowiesz? Tak czy nie? Powiedz mi, ojcze, ale mamy swoje wielkie ograniczenia. Jestem grzesznikiem. Co mogę zrobić? Kiedy Pan nas wzywa, nie myśli o tym, kim jesteśmy, kim byliśmy, co zrobiliśmy lub czego nie zrobiliśmy. Wręcz przeciwnie. W chwili, kiedy nas wzywa, patrzy na wszystko, co moglibyśmy zrobić. Na całą miłość, jaką jesteśmy w stanie rozsiewać. On zawsze stawia na przyszłość, na jutro. Sul futuro, sul domani, Jezus kieruje się ku nowym horyzontom, nigdy do muzeum. Per questo, amici, dlatego, przyjaciele, Jezus dziś Ciebie zaprasza, wzywa Cię, byś zostawił swój ślad w życiu. Ślad, który naznaczyłby historię, który naznaczyłby Twoją historię i historię wielu ludzi. Współczesne życie mówi nam, że bardzo łatwo skupić uwagę na tym, co nas dzieli. Na tym, co nas rozłącza jednych od drugich. Chcielibyśmy uwierzyli, że zamknąć się w sobie to najlepszy sposób, by uchronić się od tego, co wyrządza nam zło. Dzisiaj my, dorośli, potrzebujemy was. Byście nas nauczyli żyć razem w różnorodności, tak jak teraz, jak dzisiaj. Żyć
w dialogu, w dzieleniu wielokulturowości, nie jako zagrożenia, lecz jako szansy. Miejcie odwagę. Wy jesteście szansą. Miejcie odwagę nauczyć nas, że łatwiej jest budować mosty niż wznosić mur. Che più facile costruire ponti che innalzare muri. Abbiamo bisogno di imparare questo. Musimy tego się nauczyć. E tutti insieme chiediamo. A wszyscy razem prosimy, abyście od nas żądali kroczenia drogą i braterstwa. Della fraternità. Che siate voi i nostri accusatori, se noi. Bądźcie wy naszymi oskarżycielami, jeżeli wznosimy mury, mury nieprzyjaźni, mury wojny. Budować mosty. Czy wiecie, który z mostów trzeba budować jako pierwszy? Most, który możemy postawić tu i teraz. Uścisk dłoni, podanie sobie rąk. Zróbcie to teraz. Zróbcie ten most ludzki. Podajcie sobie dłonie, wszyscy razem. To most główny, pierwszy, bo to wzór, to model. Zawsze jest ryzyko, mówiłem o tym już. Ale w życiu trzeba ryzykować. To nie ryzykuje, nie zwycięża. Dzięki temu mostowi idziemy ku przodowi. To wspaniały most braterski. Obaj nauczyli się go stawiać wielcy ludzie tego świata. Ale nie dla zdjęcia. Ale by wciąż podał sobie ręce, ale chodzi, by budować coraz wspanialszy most. Oby ten ludzki most był zaczynem wielu innych i będzie trwałym śladem. Dzisiaj Jezus, który jest drogą, wzywa Ciebie i Ciebie i Ciebie do pozostawienia swojego śladu w historii. On, który jest życiem, zachęca Ciebie do zostawienia śladu, który wypełni życiem Twoją historię, a także dzieje wielu innych ludzi. On, który jest prawdą, zaprasza Ciebie do porzucenia dróg separacji, podziału bezsensu. Del non senso. Ci stai? Ci stai? Ci pujdzie? Cosa rispondono adesso? Io voglio vedere co le tue mani e i tuoi piedi. Chcę zobaczyć twoje ręce, twoje verità, le vita. Ci stai? Ci pujdziesz tą drogą? Signore, benedica i vostri sogni. Grazie. Niech Pan błogosławi jako narodę. Jest godzina trzecia. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Tą nocną porą pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja. Bardzo nam miło, że towarzyszą nam Państwo mimo tak późnej pory. Pozdrawiamy również tych, którzy słuchają nas poza Polską i życzymy dobrego odbioru naszego programu.
spacerując toruńską starówką, zakręcony widokiem sprzed lat, czuję wokół oddech historii, płynący czas. Legendy o ciemnych rycerzach, wielkich bitwach, mieszczaństwie i łzach. Czy duchy ich uleciały, czy są wśród nas? Moje serce z piernika ukochało te mury i brud. Polskie kręte uliczki krzywą wieże z nad Wisłą i stalowe noc. Moje serce z piernika pokochało spleciony tu czas. Stare dzieje i nowe, i nadzieje na nowy, lepszy los. A wieczorem pod Kopernikiem zakochani wschodzą się z nim. Kwiaty na rynku kupują, odchodzą w mrok. Neony kolorowe już świecą, wabiąc ludzi do sklepów i knajp. A w bramie klożart zasypia zmęczony tak. Ich serca z piernika ukochały te mury i grunt. Polskie kręte uliczki krzywą wieże z nad Wisły i stalowy most. Ich serca z piernika pokochały spleciony tu czas. Stare dzieje i nowe, i nadzieje na nowy, lepszy los. Zapraszam do wysłuchania porad lekarskich, które poprowadzi doktor nauk medycznych Urszula Krupa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie na prośbę radiosłuchaczki opowiem o zapaleniu zatok o łacińskiej nazwie rhinosinusitis, jaki jest stanem zapalnym nie tylko błony śluzowej wyścielającej zatoki przynosowe, ale także błony śluzowej jamy nosowej spowodowanych zakażeniem wirusowym lub bakteryjnym. Obserwowany wzrost zachorowań na stany zapalne nosa i zatok jest wyjaśniany
alergizacją środowiska oraz trudnościami diagnostycznymi i chirurgicznymi. Rhinosinusitis jest bardzo częstym rozpoznaniem w praktyce lekarzy rodzinnych i także otolaryngologów. Ropne stany zapalne dotyka aż 15% społeczeństwa Europy. W Stanach Zjednoczonych liczba chorych na ostre zapalenie